Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Gościmy dzisiaj u kolegi Renusza Mikiety w miejscowości Stanowice. Jest to miejscowość położona tuż nieopodal Rybnika, a lotuje tutaj kolega w oddziale 0111 Czerwionka. Tutaj jeszcze, nim przejdziemy do omawiania hodowli, oczywiście tu widzimy, też przedstawić nie trzeba, Artur Pawelec z nami tutaj przyjechał, ale zobaczmy, tutaj taka ciekawostka, kolega oprócz gołębi posiada tutaj, mamy rzadką możliwość sfilmowania na Śląsku, tutaj luzem chodzące, to są tak zwane żurawie koroniaste, tu jest samiec i samiczka, ten na pierwszym planie to jest samczyk, on tutaj nam się, zobaczmy, przygląda, z tyłu jest samiczka, tutaj też chodzą, zobaczmy, różnego rodzaju inny drób ozdobny, tutaj mamy koguta, tam gęś jakąś. Ale więcej o tej hodowli gołębi i o tych innych zwierzętach powie nam już sam kolega Ireneusz. Ja tylko wspomnę, że tutaj hodowca lotuje w oddziale o członkach liczbie około 70. Proszę bardzo. No więc tak, moja hodowla opiera się na gołębiach zagranicznych, czyli wszystko gołębie z zachodu, Belgia, Niemcy, Holandia, z dobrych gołębników. Z reguły jest 60% gołębi z linii Janssen. Nowy Passen, Walker van der Riek, znany w Belgii. No dobre gołębie. No, lotuję tu w czwarty rok, bo mieszkałem ponad 20 lat w Niemczech. Wyniki u mnie najgorsze, tu zawsze tam w szpicy, że mnie jest. Rozmawiamy oczywiście o oddziale, tak? W oddziale. A w okręgu jak koledze idzie i powiedz mi, no, jaki to jest okręg dokładnie? Okręg Katowice. Okręg Katowice. No w okręgu jeszcze nie za bardzo, ale w oddziale także dobrze lotuję. Pierwsze konkursy zdobywam, dużo razy, żebym zdobył. Więc... A ja się zapytam, ile cała hodowla liczy gołębi u kolegi? Około 300 sztuk. Około 300 sztuk. Z tak. Czego lotowych gołębi ile jest? Lotowych gołębi jest 100, młodych mam też około 100. No i we wolierze też tam jest około 80. To są te gołębie rozpłodowe. Ale tak, właśnie, tak. Ja bym tu właśnie napomniał, że tak jak kolega Irek właśnie mówi, że najważniejsze są te pierwsze konkursy, tak? Po prostu gołębie lecą z czołowu, gołębie lecą szpicowo, to znaczy są dobre gołębie, dobra opieka i dobre produkty, tak jakśmy tutaj wcześniej już napomnieli o tych podróbkach, po prostu dawać dobre produkty, dobre gołębie, dobra opieka, to jest właśnie podstawa sukcesu, żeby tego jednak zdobywały te czołowe konkursy. Tutaj też do zdobywania tych czołowych konkursów przyczynia się zapewne żona Monika, bo tutaj tak, rozmawiając wcześniej Monika. Przed nakręceniem fotoreportażu dowiedzieliśmy się, że podczas nieobecności kolegi dużo gołębiami się zajmuje właśnie małżonka, tak? No jeżeli jest pracy, nie to wiadomo, to żona, jeżeli jest w domu, bo akurat żona też pracuje, no to żona się zajmuje. Syn mi oczywiście też pomaga, także wszyscy działamy w tym kierunku. Tak. Tutaj słyszymy, kogut pieje za plecami, ale my pokażmy jeszcze kolegom tutaj gołębniki, które kolega tutaj posiada. O, zobaczmy. Tu są gołębniki wszystko lotowe, tak? To są gołębniki lotowe. Tam mam wszystko gołębie, a tam z tyłu są gołębniki rozpłodowe. Zobaczymy. Przejdziemy sobie teraz do gołębników. Gdzie, kolego, wejdziemy najpierw? Do którego gołębnika? Do rozpłodowego. Do rozpłodowego, czyli idziemy tam. Ale czy właśnie chciałem zauważyć właśnie funkcjonalność tutaj tych gołębników, te woliery z przodu. O, zobaczmy, zwróćmy uwagę. Ale to będziemy ten, bo to kolega, jak rozmawialiśmy, podglądnął to te rozwiązanie na zachodzie, tak? Tak. Tutaj kolega tam spędził 20 ponad lat, tak? Ponad 20. 20 lat i tam też odwiedzał na pewno dużo hodowców. No byłem u Jansenów, byłem u Nowym Passen, byłem u Walker van der Riek, byłem u Henry Venroy. Byłem u Gabi van den Abele, u Marcela Albrechta byłem. No masa hodowców. Rozumiem. Nie? Dobrze. Tutaj przejdziemy do tego gołębnika rozpłodowego. Tutaj jest jeden, tak? Ta woliera? No, to zaczniemy może od tego. To no, przepraszam jeszcze, że przerwę. Tutaj zobaczmy, oprócz tych żurawi, to mamy też jeszcze malutkie kaczuszki. Tutaj widzę, cały zwierzyniec kolega posiada. Tak, tak. Lubię też egzotykę. O. Może, no tu mam przykładowo gołębie. To może, wejdziemy może, żeby nic nie uciekło, co? To ja wejdę może, zamkniemy tu. Wnuczka Flora Engelsa z tego 231, najlepszy gołąb rozpłodowy u Engelsów. Ta na krapian, ta pstra, tak? No zobaczmy. Pokażmy tego gołębia. No, ładna samiczka, tak. dopiero jest u mnie drugi rok, że potomstwo na razie numer tego gołębia, to jest gołąb po numerze DV07725 z 2008 roku, o numerze 618, to jest samiczka, zobaczmy. To jest samiczka z linii Flor Engels, 231. Wnuczka 231, najlepszy gołąb rozpłodowy. Tutaj dla innych słuchaczy, nie ze Śląska, powiem, że 200 to znaczy 200. Ale to tak. Po śląsku tak tutaj brzmi. Trzeba troszeczkę pomóc kolegom zrozumieć. Z czym ona jest sparowana teraz? No ona jest sparowana teraz z... To już tylko mój takiego wniuka, prawniuka.
od Louisa Van Loona, nie? To jest ten właśnie go, tak. Tutaj, którego mamy na pierwszym planie. Tak. W zeszłym roku, że młode wypuścił... To jest samczyk z 2010 roku, tak, widzę, tak? Tak, tak. Młode, gdzie on tam do niej poleciał. Także... I tam mają dwa młode, widzę. No, no. Są tam dwa młode gołębie. Dobrze, a jakie tu jeszcze inne gołębie masz? No, jeszcze przykładam, bo teraz tu jest słynny gołąb hodowca w Belgii. Marcel Albrecht. Marcel to jest mini Ralfa Sablona. Ralf Sablon, tak. Tak, zobaczmy go. To jest też oryginalna samiczka, tak, zobaczmy, od niego. To jest Belg 2008, 413, 3208. No. To jest samiczka, którą tam osobiście nabyłeś. Tak, tak. To jest też ważne, że tam byłeś u niego osobiście. To nie jest żadnego rynku wtórnego. Byłem, kupiłem tu u niego. Rozumiem. I samiczka. Z czym ona jest sparowana? I ona jest sparowana też z linii Louis Van Loon. Też z linii, ale innym gołębiem już. Tak, no. Tak, tak, tak. Rozumiem. I to jest druga para, którą tu, no, posiadasz, tak? Tak, tu mój druga para. I pokażmy właśnie. Ona jest sparowana z tym. To był gołąb, co był na 5 razy wkładany, 5 konkursów, jako tak. Młody. Co to jest za gołąb? Pokażmy numer może jego. To jest już polski gołąb, numer PN 0129-09-24-69. No. I co to jest za gołąb jeszcze? I to jest właśnie z linii Louis Van Loon, a ze strony matki Van Houke, nie? Gołąb super, na 5 razy wkładany jako młody, zrobił 5 konkursów. U ciebie czy u kogoś innego? U mnie. Tylko że on ma numer oddziału inny niż powiedzieliśmy. No bo ja kiedyś lotował w oddziele Leszczyny. Aha. Nie? I tam był numer 129, a teraz mamy tu 0111. 111, tak. Dopiero... W tym roku już pierwsze konkursy zdobywałeś, co tam Artur wspominał? Tak, tak, tak. Dwa razy już miałem pierwszego. Z jakich lotów? To był lot, teraz nie będę kłamał, chyba z 300 i 200, chyba 40, coś takiego. 370 i 240, a drugiego gołębia miałem w oddziele ze 720 km. To z tych właśnie gołębi się wywodziło, bo to mówiłeś raz. To zaś z linii Jansenów. Z Jansenów, bo tutaj Janseny też masz, ale tutaj nie mamy. Tu trzecia para jest jeszcze, to jest właśnie coś z Jansenów, no, czy nie? No, tu mam przykładowo jeszcze, to już stary dziadek. To już jest gołąb PN0111, oddział rocznik 2039-42, tak. Samiec taki starszy już. To jest oryginalny syn jeszcze z Hołbyna, z Junge Artist. Zobaczmy, Płodzi jeszcze, Płodzi? Płodzi. Tutaj wspominałeś, że to są bardzo dobre gołębie, bardzo które dobre ci się gołębie. Sprawdziły te Hołbyny, tak? Syn mi tu walił fajnie, mi chodził tam. Robił po 8, po 10 konkursów, nie? I to jest czołówka. Fajnie, fajnie gołębie. Teraz jeszcze tak wrócimy do wyników, to po tych lotach, które się do tej pory u was odbyły, to które miejsce w oddziale zajmujesz? Na razie drugie. Drugie. Tak. Rozumiem. Dobrze, przejdziemy teraz może dalej. Jesteśmy w kolejnym gołębniku u kolegi Irka. Kolega to nazywa woliera jego. Tutaj zobaczmy, jest taki obszerny korytarz. Zobaczmy jaśniutku, tu jest pokryte posadzka normalnie płytkami ceramicznymi. I tu przykładowo samiczka, co żem kupił u takiego Niemca, co likwidował hodowla, to jest gołąb, co się wychodzi z Jansenów. To jest samiczka. Pokażmy. Z Austrii. Austria, 108-06 rok i 13-02. I hodowca się nazywał Bucher de Bucher. Aha. Super mi potomstwo wydała samiczka, w tej chwili ma 8 konkursów. I ona jest czołowa. Ta samiczka po niej. Po niej potomstwo. Można zobaczyć. Dobrze. Super. I z czym masz mam sparowaną? Ona jest sparowana w tej chwili z gołębiem Albert van der Flas, czyli kuzyn od Jansenów, co miał szejnę foskę, nie? Czy do Jansena gołębi rasy masz dużo? Mam dużo. W ogóle fascynują mnie gołębie Jansena. Tam jak jestem fanem. Fanem. Gołębi Jansena. No, bardzo ładnie. Rozumiem. Nie? Ale z niej rewelacja, nie? Mhm. Nie był to gołąb, żeby tam jakieś wielkie pieniądze kosztował, ale potomstwo. Ja tylko jak jeszcze zwrócę uwagę, nim przejdziemy, zobaczmy, koledzy, jak tu jest rozwiązana cela. Tutaj jest chyba tak, aha, tu się opuszcza, tak? O, tak można po opuszczeniu, tak to wygląda, zobaczmy. A normalnie jest to tutaj podczepione. O, tu jest jedna miska, tu u góry masz drugą miskę, tak? Tak. Rozumiem, ona jest teraz odwrócona. Tu jest przykładowo gołąb oryginalnie od Rogera Desmeta. Tak, tam widzieliśmy w rodowodach, nie? Oryginał. Oryginał. Pokażmy numer tego gołębia. Belek 2008, 402, 25, 31. No, młode też się dobrze sprawują. Na razie u mnie te desmety to jest super, jest gołąb, co ma 8, 9 konkursów. Też jest pierwszy, właśnie w tym roku jest pierwszy w oddziele, nie? Aha. Z desmetów. Tutaj popatrzmy, z tego boksu jest też przejście. Zobaczymy tutaj koledzy na wolierę, tą taką na zewnątrz. O, zobaczmy.
One sobie tutaj, te gołębie siedzą. Zobaczmy, tutaj ściany są wszystko murowane, słupy. A po bokach normalnie siatki. O, tu siedzą te gołębie, zobaczmy. A tam masz takiego szpaka. Co to jest za gołąb? A to jest szpak od hodowcy... kurczę, jak on się nazywa? To jest z Belgii. Jak on się nazywa, ten hodowca? Tykunik? Nie. On się nazywał... Van Herle. Aha. Van Herle. Hog Van Herle. I dużo masz takich szpaków? No, akurat szpaki to uwielbiam. Także to jest dobre też gołębie. Mam samiczka z niego, co w tym roku na 5 razy sadzono, 5 konkursów. Jako roczno. Super. A z którego roku to jest gołąb? To jest gołąb 05 rok. 05 roku. Czyli no. Miałeś możliwość przetestować to? Tak. Już w tym roku są przetestowane i samica mi fajnie smaruje. I na 700 była, dała sobie radę roczno samica. Teraz z 500 nie zrobiła konkurs. Ja rozumiem, że te gołębie już miałeś wcześniej nabyte tam w Niemczech i przywiozłeś tutaj, czy tam nie miałeś w ogóle gołębi, czy tutaj po prostu? Ja ich przywiozłem, one tu są u mnie trzeci rok, nie? Aha, czyli po prostu tam w Niemczech, jak mieszkałeś 20 lat, nie lotowałeś? Nie, to ja nie miałem tam gołębi. A wcześniej w Polsce lotowałeś też, czy nie? Kiedyś jeszcze ojciec lotował. Czyli ty jesteś w sumie młodym hodowcą, nie? Młodym hodowcą. No, ja już fanatykiem, nie? Też hodowcą. No tak, fanatykiem, ale, że gołębiami, ale nie lotowałeś wcześniej. Ale w Niemczech, że nie miał gołębi, bo tam kiedyś się tam na działkach, że miał, ale to tam było bezsensowne, nie? Aha. To, żeby hodowla mieć, to trzeba mieć swój plac i wtedy tam idzie się gołębiami zajmować, nie? Ale tak z reguły to... Tutaj zobaczmy, w tych gołębnikach są murowane ściany, tak jak wspomniałem, tutaj panuje taka atmosfera, nie ma nic ani przegrzane, ani za zimno, nie ma też, jak się nazywa, żadnego pyłu unoszącego się w powietrzu, tutaj bardzo dobre warunki. Zobaczmy, i tak samo jest tutaj w boksie sąsiednim, bo tutaj widzimy, ma kolega takie czerwonego, pstrego gołębia tutaj. A tu jest słynny też, właśnie aha, ten pokażmy Iron Man od Stefana Stenbergena. Po Iron Manie. To jest oryginalnie syn. Syn Iron Mana. To jest ten gołąb. My go też poznaliśmy już, tego gołębia. Tu jest. Zobaczmy, Belg 2010 rok, 517, 37, 68. I to jest syn oryginalnie... Od Stefana Stenbergena, Iron Mana, co jego ojciec był... wybitnym lotnikiem, prawda? No, tak, zobaczmy jeszcze, żeby koledzy jednoznacznie wiedzieli, że chodzi o Stefana i Alberta Stenbergenów. Oni są z miejscowości Hasselt, natomiast często hodowcy mylą i Erika van Stenbergena, który pochodzi z Arendong, po prostu z tym hodowcą Stenbergenem z innej miejscowości. To jest potomek jego. Jego potomek. A z czym masz sparowanego tego gołębia? On jest sparowany też z linią, to jest Walter van der Rijk razy Janssen. To są Samczyk tam, będzie pewnie, tak. Co? Samczyk. Tak, zobaczmy. Tutaj, jeżeli kolega będzie, koledzy będą zainteresowani, można zadzwonić do kolegi, nabyć takiegoś gołębia, bo kolega młody sprzeda. Jakoś na naszej giełdzie też będziemy mieli, kolega nam przyśle zdjęcia, rodowody, i także będzie można sobie te gołębie tutaj, że tak powiem, nabywać. Tutaj kolega Artur, widzę, że tutaj maca kolejny. Tutaj fajny, młody. Tak pewnie w Łodzi jakiegoś, co? Nie. To jest gołąb właśnie z tych braci Zekfeld. To jest bardzo dobry gołąb, będzie młody. To według mojej oceny z tego To jest właśnie Zekfeld, co umie, naprawdę, taką szpica wanu, to jest aż niemożliwe, nie? No to będzie czołowy gołąb. To jest z gołębi Van de Bosch, wszystkie z Van. A rodziców jego masz tu gdzieś, czy? No właśnie tam nie ma, uciekł. I ojciec jest oryginalnie Belenz, Artur Belenz. Aha. Co Ginter Prange mu od niego gołębia, nie? Tak. A od tego Belenza, tak. Belenz. Ojciec jest oryginalnie Belenz, a matka już jest, co u mnie super chodziła, parę razy w pierwszą już jest. I ją wycofałem i ona jest tylko w rozpłodzie, ale po niej sensacja, nie? Super. Czyli twoi rodzice się zajmowali, ojciec czy dziadek gołębiami? Ojciec był fanatyk tego. Tak? A tata żyje jeszcze? Ojciec już nie żyje. Nie żyje, ale... 15 lat to a lotował? No oczywiście. Lotował? Z sukcesami? No nie takim, no, ale to wiadomo, kiedy się takiego czegoś... A tutaj? Dom obok, nie? Dom obok, rozumiem. Tutaj za plecami kolegi zobaczmy, o tutaj przyleciał właśnie ten Ironmana. A ten taki szpak ten? A to jest moja samiczka, biały jest, z turniejów jeszcze... wychodzi. To też właśnie z turniejów wychodzi. Z turniejów? To właśnie ta biała była sparowana w tym roku z tym Hog Van Herle, nie? Mhm. To ona była sparowana z nim i jest biała samiczka po nim, rewelacja, nie? Rozumiem, tam Boże, przejdę, pokażę tak kolegom, bo te gołębie, sami koledzy rozumiecie, jest ciężko nam łapać. O, zobaczmy, tutaj jest, na dole jest piaseczek w tej wolierze, tam widzimy jeszcze kaczuszki pływają w stawie. No kolega widać jest dużym pasjonatem gołębi i w ogóle wszelkiego rodzaju zwierząt. Irek, a słuchaj, tu masz takiego gołębia pstrego, czerwonego, co to jest za gołąb?
A to jest od hodowcy, żebym kupił. To jest Mulemans z Niemiec. Kolor Mulemans, ale tam jest Hiskins, Van Riel i Van de Wegen, nie? Aha. Tam są gołębie. Ale to jest na bazie właśnie Mulemansu. Mulemansa. Rozumiem. I z tego gołębia masz jakieś potomstwo takie wybitne? No oczywiście. Córka w zeszłym roku ma 7 konkursów. Na 7 razy sadzono 7 konkursów, nie? Aha. Z niej. Piękna samiczka. Czyli to widzimy samiczka. A z czym ona jest teraz sparowana? W tym roku była sparowana, bo już rozedwarł gołębie, to ona była sparowana właśnie z tym szymelkiem, z tym Hog van Herle, nie? Mhm. Ona była sparowana. To jest te kleine rudy, widzisz, ta od To ja tu, masz jeszcze jakieś pytania do Irka? Nie, no ja bym chciał tutaj stwierdzić, że no bardzo, bardo hodowla na profesjonalnym poziomie jest prowadzona, ładne gołębiki, naprawdę funkcjonalne, też jest bardzo. Gołąbki też bardzo ładne, naprawdę tutaj zakupy, które nam pokazywał z tych pojedynczych cel, oglądałem gołąbki, no to bardzo ładne, ładnie zbudowane, także myślę, że gołębie naprawdę będą tutaj z tej hodowli dobre. A powiedzmy jeszcze, ile lotów mieliście już? 12 w oddziale? Teraz 12. To zostało wam ile? 3 czy 2? Jeszcze 3. 3 o 3. Teraz mamy 370, później mamy maraton 720 i 380. Tam jeszcze, kiedy byliśmy w domu, pokazywałeś karmy, które używasz, jakieś produkty. Tam też jeszcze była papuga, taka egzotyczna, duża ara. Ale powiedzmy może na maraton jakoś specjalnie przygotowujesz gołębie? Masz jakieś swoje tajemnice, czy którymi musiał się trochę podzielić? No wiadomo, na maraton to się gołębie przygotowuje. Nie muszą dostać lepszą karmę, nie? Czyli jaką? Mocniejszą, czyli tam musi być jakaś zawartość też grochu w tej karmie. No oczywiście gołąb też musi mieć elektrolity, żeby tyle kilometrów lecieć, nie? No, ja też nie jest jakimś super fenomenem, no ale co tam mogę doradzić, to mogę doradzić, nie? No ale... I masz jakieś swoje ulubione karmy producentów, czy może jakieś no, produkty? Teraz akurat mam karma z Marimana, nie? Z Marimana, tak? Z Marimana. Karma z Marimana, no i na razie widzę zadowolony. Co mogę więcej powiedzieć? No wiadomo, jeżeli jest, trzeba patrzeć też na pogodę, jeżeli jest pogoda z wiatrem, że gołębie z wiatrem idą, no to wiadomo, lżejsza karma, żeby ten gołąb nie był taki pełny, nie? Tutaj jeszcze może przejdziemy do gołębników lotowych i pokażemy kolegom właśnie, bo tam idąc, Artur zwraca uwagę na takie funkcjonalne rozwiązanie właśnie w lotów i sobie przejdziemy. Ale nim jeszcze tam zajdziemy, zobaczmy jeszcze tutaj, może otworzę tutaj, tak? O, zobaczmy tutaj koledzy. Kolega, jako że na zachodzie spędził dużo czasu, tutaj mamy takie pamiątkowe tablice ze zdjęciami z jego podróży. Tu zobaczmy, jest, widzę, z Josem Ferkamenem na zdjęciu. Tutaj jest też z hodowcą Noven Passen, no i wielu, wielu innych hodowców możemy tutaj znanych rozpoznać. Tam był też Jan Peylen. Tu zobaczmy, jest też z Jansenem Luisem. Także widzimy, że kolega, no i oczywiście z Kobenem, widzimy, że kolega dużo czasu poświęcał tam, będąc na zachodzie, na podróże po hodowlach. A tu ma swoje, między innymi też zdjęcia gołębi, które on sam sobie tutaj wykonuje. Tu mamy właśnie ten gołębnik lotowy. Tutaj zobaczmy, jest przez całość kratka taka. Ona jest troszeczkę może nietypowa, bo hodowcy z reguły mają drobniejsze oczka. Tutaj natomiast jest takie zwykłe ogrodzenie, widzę, o dość dużych oczkach. Ale to niczemu nie przeszkadza, bo chodzi o to, żeby chyba gołębie jak żeby nie uciekały, tak? No nie przeszkadza, bo gołębie jak są zawarte w gołębnikach, a tu jest po to, żeby jesienią przykładowo, mamy tu dużo jastrzębi, żeby my ich nie zbierały. Aha, pokażmy jeszcze ten wlot, bo tutaj wcześniej oglądaliśmy go. Kolega tutaj pokazywał nam, o tak on wygląda, tylko tutaj masz akurat ten bez przegródek, bo normalnie no, tam, gdzie masz anteny włożone... Akurat mam samiczki. Aha, to pokażmy może ten właśnie z przegródkami. Tutaj kolega, jak rozmawialiśmy, powiedział, że używa na dzień dzisiejszy systemu firmy AMC z Będzina, tu jest po sąsiedzi, strzeladzi, przepraszam. Tak, co bardzo tak. Jestem zadowolony, super, super, naprawdę super. To jest nasz polski producent. Jeszcze zadowolony, wszystko. Polecamy kolegom, tutaj widzimy opinię użytkownika. Wiadomo, trzeba zrobić to, żeby to działało. Zobaczmy, tak to wygląda. Tutaj od spodu kolega wsuwa przyniętą antenę dwupolową. I tutaj ma zapewnione w tym momencie 100% odbijanie, tak? Rozumiem. O, i tak to wygląda z zewnątrz, a teraz wejdziemy może do środka. O, zobaczmy. O, teraz wejdziemy sobie tutaj. Widzimy, tu jest ta woliera z gołębnika rozpłodowego, które od wewnątrz widzieliśmy. A teraz wchodzimy do gołębnika lotowego. O, tutaj przy wejściu jest takie pomieszczenie. O, to kolega telewizor nawet ma. Tutaj widzę jakaś
Izolatka, co to za gołąb jest? No, chory? Jak widzę, jaki gołąb jest słabszy, no to wiadomo, trzeba go odebrzeć, nie? Aha, tutaj zobaczmy, kolega ma tutaj porządeczek, widzę tych pawich piór, bo też pawie tam ma no, jest masę. Ten zegar, co ma tu kolega włącza wszystko, o, zobaczmy. Widzę, kolega bardzo systematycznie i profesjonalnie podchodzi do hodowli. Tutaj jeszcze zobaczmy kolejne zdjęcia, o których rozmawialiśmy też. No tu widzimy Georges Fabry w Liège. Na zdjęciu jest kolega. O, tutaj kolega Artur już podgląda karmę, co ma. Tak jest. Wiadomo, bo hodowcy prawdy między sobą tak do końca nie powiedzą. Zawsze jakieś tajemnice między sobą będą dla siebie chcieli tylko zachować. Dlatego każda wizyta, każdy film jest jakąś metodą do podglądnięcia. O, zobaczmy. Siedzi już. Tak. Tu widzimy, kolega ma taki rodzaj grzędy, ale też zobaczmy, to jest chyba, to jest ruchome to pierwsze, tak? Ta pierwsza żerć jest ruchoma, żeby łatwiej sprzątać było tam, nie? Widzę, kolega te białe, tak jak mówił, ma szpaków. To jest właśnie ta samiczka. Córka tej, o której rozmawialiśmy. Starca z tego Van Herle. To tam ma 9 konkursów, tak? Nie, ona ma w tym roku 5 konkursów. 5 konkursów, no. Aha. I teraz 500 też by zrobiła, nie? No, tutaj sobie do te gołębie sobie, zobaczmy. Nie ma żadnego przepełnienia, tu jednego kolega czarnego takiego ma gołęda, to jest to jest właśnie gołąb od drapy, nie? Od Andrasa drapy. Ona już ma 6 konkursów, teraz 500 to jest zaliczyło. Znaczy po gołębiach od Andrasa. To są gołębia rocznie. A to jest tej Mulemans, to jest tej drapy, linia Ronaldo, nie? Mhm. To jest tej. A to jest ta czerwona... Przepraszam, ten czarny to jest linia Ronaldo? To jest linia Ronaldo. Aha. To by była prawnuczka do Ronaldo, nie? No to ona ma 6 konkursów. Także ludzie nawet nie opowiadają, hodowcy, że drapa nie ma gołębie, są w błędzie. Ja mam drapy, gołębie, rewelacja. Koledzy się sprawdzają, potomstwo. Rewelacja. Ja jestem bardzo zadowolony. Tu tak samo są te jasne grochowe, też linia drapa. To są mówimy o tej tu. Spiderman, rewelacyjnie, też mają po 5 konkursów. O, widzimy. Super gołębie. O, to są same samiczki tutaj, a te czerwone, co Artur pytał, co to są? A te czerwone, ta czerwona to jest właśnie hodowca ze Szwajcarii. A widziałem, Kenik takiego gołębia? Bucher de Bucher tak? Się nazywał. Samiczka już ma 7 konkursów, jako roczne. On miał takiego gołębia Kenik w rodowodzie, tam kolega na stronie. Ma kolega swoją stronę. Tu jest też gołębia, tu jest też samiczka z Ronaldo? Z drapów. Po Ronaldo, ale też. Tak. Tamta była czarna, to jest... Czerwona. A te szpaki? To są z turniejów, bo tam już ma 8 konkursów. No, widzimy. Tam ma 6 konkursów, ma 700 i 500. O tym gołębie właśnie teraz mówimy. Ja mam pytanie, kolega ma stronę internetową? No jeszcze nie. Nie, to tam rodowody, zaraz się postaram jakieś koledze zeskanować, kolega dośle, żeby hodowcy mogli zobaczyć te wszystkie szczegóły, o których mówi. A tu mam samczyki, nie? To są samczyki, o zobaczmy. Tutaj żadnego przepełnienia mimo tej ilości gołębi nie ma. Zamknijmy to. Tak, musimy dokładnie zamknąć drzwi. Widzę, kolega rolety ma też, tak? Do zaciemniania. Mam rolety, żeby ich nie ślepiło, to im zasłonię. Aha, rozumiem. Niebieskie. Kolor jest ważny? Nie? Tak się pytam, bo to... Ja lubię. Aha. Ale są tu łopczyki, to raczej niebieskie. Widzę, kolega pojniki ma ceramiczne wszystko. Zobaczmy, jeszcze podglądniemy sami, co tu jest. To woda sama, czy coś nie jest teraz? No sama woda. Sama woda, ale ten uśmiech to myślę, że coś może nie dopowiedział kolega jeszcze. Tu jest on tak samo z drapy, rewelacyjnie ptok. O tym nakrapianym mówimy, tak? Taki szali trochę jest. To jest gołąb szali z linii Maximus od drapy. Ojciec oryginalnie drapa. Matka jest właśnie od tego tajansynka. Rewelacyjnie ptok. Widzimy gołąb z 2012 roku. O, i tutaj, a ten tutaj taki z białą lotką, jak Zorro Jurka Koźlika? A to jest czarny, to jest z linii Leo Horemans. Ale to go później i o nim w ogóle nie lotuje. On mnie go zabawia samiczki. Ale to jest super bombowy. Jego zabawi damka robi. Tak. Ciekawa rola. O. Tu jest syn z tego Ironmana, czyli wnuk z Ironmana. Nie, przepraszam, to, no dobrze, wnuk Ironmana. Bo tam był syn, to jest wnuk. To jest wnuk. Mhm. W tym roku ma 6 konkursów. Biały gołąb, to znaczy, pardon, taki, to jest pstry, tak? Ten biały pstry. Tu jest. Biały kolejny. Ja też gołąb wziąłem. Gołąby spokojne ma bardzo, ja widzę też. Swoją drogą, nie? No wiadomo, się to rabują, nie? Ale nie, co są spokojne w miarę. Tu jest gołąb, co jego brat w zeszłym roku jako rocznie gołąb 5 razy pierwszy, nie? Ten, tak?
Tyś razy tydzień. A ten taki, ten tutaj obok, to ten taki dębowy taki? Ten właśnie gąb, co z tym ulemański jest taki, nie tam. A ten czerwony z czego jest? Ten czerwony to jest właśnie Van de Vos. I Louis Van Loon. Pokaż, można go zobaczyć? Jego brat 5 razy pierwszy. Numer zobaczmy tego gołębia. Ale on lotuje normalnie u ciebie. No. Czy nie, ja to jestem. Tak. Zobaczmy, bo mam Tipesa, widzę. No widzę właśnie szybkie skrzydło. Jednolite światło było. O. Zobaczmy, koledzy. A jeszcze pokażmy numer tego gołębia. No i zobaczcie, koledzy, wasze gołębie z O. Jak kolega powiedział, Irek, 5 razy pierwszy, ładnie zbudowany. Ale brat jego. Jego brat. Ale to szybkie skrzydełko. Pokażmy jeszcze tego, numer tego gołębia, to jest gołąb po numerze 3568 PL011, rocznik 11, a oddział 0129. A on jak lutuje, a ten gołąbek lutuje? A ten gołąbek był rozkładany, było 1 maja mieli fatalny lot. No i niestety, żebym tam zgubił 30 gołębi masa rocznych i on tam też został. I dopiero 3 tygodnie temu przyleciał. Ale przyleciały też te gołębie, bo iloma gołębiami w ogóle, tak zapomniałem się zapytać, zaczynałeś sezon? Od stówki. A ile masz teraz? 75. 75, czyli z tamtych ty... wycofałeś też jakieś inne? Nie. Rozumiem. No, tutaj miałeś jeszcze w ręku gołębia jakiegoś, co chciałeś tam pokazać coś? No to nie, tego właśnie. To jest gołąb z tego. No i tu przechodzimy, bo to właśnie... Zobaczmy, ma takie ciekawe ubarwienie, ten gołąb też. To jest gołąb też właśnie, tu są właśnie desmeki. I on się, o, zobaczmy, przechodzimy dalej. Gołębniki sam stawiałeś? Tak. Sam z dziećmi. Z dziećmi. Oj, tu zobaczmy, tu masz tych płowych i czerwonych dużo widzę. No te płowe to przeważnie desmety, Jansenie, Szenie Polskie. A z tego Ronaldo Cilicidisa też, czy nie? Z Ronaldo to są tu, te czarne. Te czarne, czyli tobie wychodzą z Ronaldo czarne. Tak. O, widzimy. No ale i połowę też mam z tego Ronaldo, bo z Ronaldo mam tu więcej gołębi z tej linii, nie? Aha. Są i połowy, nie? Tak jak kolega wspomniał, te gołębie od Andreasa drapy mu się bardzo sprawdziły. Ja jestem bardzo zadowolony, także... No wiadomo, koledzy często nabywają też. Jedni nabywają, nadzieje wiąże. Się nie podobają, że niby nie chodzą gołębie drapy. U mnie są rewelacyjne, są drugi rok te gołębie u mnie na gołębniku od Andreasa drapy. Ja jestem zadowolony bardzo. Tutaj za kolegi plecami jeszcze zobaczmy, tu jest otwarty, takie drzwi są i te gołębie mogą sobie spokojnie wyjść tutaj na tą wolierę, którą widzieliśmy z zewnątrz. O, zobaczmy. O, tu sobie spokojnie siedzą. Naprawdę mają bardzo dobre warunki. No i widzimy tu kolegi, tak kolorowo jest, można powiedzieć, bo ma i gołębie białe, i gołębie czerwone, płowe, masę czarne. No, u niektórych kodowców spotykamy praktycznie niebieskie albo nakrapiane, a tutaj jest tych gołębi dużo. I tu kolega właśnie, tak jak powiedział, jest pasjonatem szymli, tak? Lubię kolorowe gołębie, u mnie to też nie istotne, czy ten kolor jest biały czy czarny, on ma chodzić. Kolega Artur złapał jakiegoś gołębia, to jest ten po Ronaldo. Tak jest, powiedzmy, jaki to jest numer? To jest akurat na belgijskiej obrączce. Ale gołąbek jest ładny, ładne cechy ma. Myślę, że będzie dobrym gołębiem. Ja lubię właśnie czarne gołębie też. Widzimy. Ładny gołąbek, ładnie zbudowany. Ten będzie, powinien latać. Fajny gołąbek. Fajnie ten mi się wydaje. Tu jest gołąb ze Smetu. Jego matka była w rejonie, zdobyła pierwszą nagrodę w klasie sport. Ma 6 konkursów, do 6 konkursu 2 razy drugo, 3, 4, 2 razy 6. No i żebym ją wycofał, ale też jest w rozpłodzie, jest parowaną z oryginalnym desmetem. Zobaczmy. No, też dobre cechy ma gołąb. Widzimy. Ładnie zbudowany, silny. Dobrze. To nic, pomału chyba będziemy kończyć. Ten czarny. Kolega tu jeszcze tak. Widzimy. Pomału będziemy kończyć, chyba że kolega Irek coś jeszcze ma do dodania. Nie, co mu do dodania? No, żeby lotować, muszą być gołębie zdrowe, nie? Tak. A kolega oto zdrowie 2. Jeszcze zadam takie pytanie. Preferuje bardziej naturalne produkty, czy z reguły sięga po antybiotyki? Dużo naturalnych produktów robię. No wiadomo, daję tam mikstura z czosnkiem. Podejrzewam, że hodowcy wszyscy o tym wiedzą. Czosnek, burak, marchewka, no to u mnie mają 2 razy w tygodniu. No i obsypuję tam takimi warzywami mielonymi, no i gołębie są na razie rewelacyjne. Młodym się staram w ogóle nie dawać golotów, żadnych antybiotyków, no chyba, że już jest potrzeba, nie? Chyba, że już naprawdę są gołębie, że widzę, że trzeba im podać antybiotyk. Ale z reguły nie, że
Nie, żeby tam ludzie się antybiotykować, nie? Jeszcze mam pytanie, kolega jakby pamięta swój numer telefonu, żeby tutaj podać innym kolegom, jakby chcieli się coś zapytać, dowiedzieć, tak, może jakieś gołębie nabyć, to podajmy jeszcze numer telefonu. 501. Kurczę, teraz wiemy dokładnie. No właśnie, to nic, umówmy się tak, my ten numer podamy zaraz pod filmem, także to jest to, dziękujemy na razie, życzymy koledze sukcesów, zachęcamy tutaj do kolegów do oglądnięcia fotoreportażu, no i nawiązania jakiejś korespondencji, może zadzwonienia do kolegi Irka, także dziękujemy i życzymy dobrych lotów. Do zobaczenia. Dziękuję wzajemnie.